Dzień dobry, moi drodzy, w nowym filmie 7 dni 7 stylizacji. Tak wiem, w marcu go nie było, za co bardzo Was przepraszam, ale miałam po prostu tyle roboty, tyle publikacji, tyle różnych rzeczy do zrobienia, że kompletnie, słuchajcie, o tym zapomniałam, przysięgam. Ale za to postanowiłam, że zmienię troszeczkę format tych filmów, bo też już jakiś czas temu ktoś mi pisał, że można by było to zrobić trochę inaczej, nie tylko pokazywać się w lustrze, i właśnie od dzisiaj lecimy z trochę innym formatem tych filmów. Zaraz dowiecie się dlaczego. Pierwsza stylizacja kwietniowa na dziś. Sweterek, który kupiłam sobie w Neapolu, pomarańczowy, chociaż powiem Wam, że kamera nie do końca oddaje jego piękny kolor, z takimi właśnie tutaj aplikacjami. Spodnie z Zary, o których Wam już wspominałam, te szersze takie właśnie mom jeans z podwiniętymi nogawkami. Trampki z Mojito, bardzo wygodne, bardzo fajne. Kupiłam je przy okazji zakupów, przy okazji nagrywania filmów z Magdą Meg i powiem Wam, że fajnie się je nosi. Nosiłam je też w Neapolu i naprawdę uratowały mnie. Dzięki temu mogłam dużo, dużo chodzić. Pasek Pinko. I już Wam pokazuję resztę mojej dzisiejszej stylizacji. Mamy dzisiaj całkiem ładną pogodę, jest słonecznie i temperatura ma podskoczyć do 20 kilku stopni. Okulary Just Cavalli, które przywiozłam sobie z Włoch. Kurtka taka ala zamszowa z Candy TM i mała torebka Pinko, którą też już bardzo dobrze znacie. Wygodnie, jedziemy z Maxem do centrum, pojedziemy sobie na Stare Miasto dzisiaj na spacer, trochę się zrelaksować, poodpoczywać, więc myślę, że idealna stylizacja, wygodne buty, wygodne spodnie, okulary, mała torebka, lecimy, a ja zapraszam Was na kolejną stylizację. Kolejna stylizacja, czas start, jadę właśnie do Studia Kobiecych Marek, gdzie spotkam się z Alicją. Będziemy przygotowywać plany do naszego nowego projektu, o czym dowiecie się niebawem. I mam nadzieję, że też uda nam się trochę nagrać materiału, który będzie nam potrzebny właśnie do rozwinięcia tego projektu. Więc dzisiaj jestem, tak powiedziałabym, na luzie i wygodnie, czyli podobnie jak to było wczoraj. Mam na sobie t-shirt, który kupiłam we Włoszech, który Wam już pokazywałam, właśnie z taką różową aplikacją. Do tego stare jak świat spodnie jeansowe z Zary, takie widzicie, no, z przetarciami na kolanach, w delikatnym różowym odcieniu. Założyłam sobie również mokasyny, które kupiłam jakiś czas temu, chyba w Deichmannie, tak mi się wydaje. Ale będą mi one pasowały do reszty mojej dzisiejszej stylizacji. No i w sumie też trochę tutaj do tej aplikacji, którą mam na koszulce. Więc zakładam resztę i pokazuję Wam się w całości. A ponieważ mamy kolejny dzień z przepiękną pogodą, okularki muszą być. Okulary Just Cavalli, które przywiozłam z Włoch. Zarzuciłam na siebie marynarkę od garnituru. Marynarkę z Żary. Tak, marynarkę z Zary. To jest garnitur w takim przepięknym fuksjowym kolorze, nie wiem czy to będzie widać w kamerze, który kupiłam jakiś czas temu, kilka tygodni temu, więc myślę, że idealnie mi on tutaj do tego różu pasuje i do tych moich mokasynów. No i mam też tote bag od Michaela Korsa, w której mam oczywiście komputer, kamerę, notatniki, wszystko co mi potrzebne, a ciężka jest potwornie, także dzisiaj
prezentuje się właśnie tak. Kolory muszą być. Niesamowite jest to, jaka zrobiła się pogoda. Od kilku dni mamy naprawdę bardzo, bardzo ciepło i dzisiaj też zapowiada się upalny dzień. Co prawda ja muszę wyjść za chwilę, więc muszę na siebie coś nałożyć, bo jeszcze jest chłodno, więc zaraz Wam pokażę co i jak. Natomiast później się rozbiorę i zostanę tak, jak jestem w tej chwili. Włosy związane w koczek, o właśnie, w koczek. Bluzeczka taka różowa, fuksjowa, którą już znacie, Spinko, stara kolekcja. Do tego znowu dżinsy Zary z tej nowej kolekcji z podwiniętymi nogawkami. Wygodne trampki z Mojito. Tak się dzisiaj prezentuję. I wiecie co? Właśnie sobie uświadomiłam, że zapomniałam Wam pokazać zapachy, które na siebie nakładam do tych moich stylizacji w tych dwóch poprzednich, więc już nadrabiam. Dzisiaj pachnę resztką, już praktycznie resztką Jo Malone, angielska gruszka i frezja. Biorę oksy Just Cavalli, które mi tutaj kolorystycznie idealnie pasują. Zarzuciłam sobie mój stary sweterek, właśnie w takich różowych, szarych barwach. Tote bag od Michaela Korsa. I tak się właśnie dzisiaj prezentuję. Tak jak powiedziałam, później zdejmę sobie sweter i będę latać tylko w samej tej bluzeczce, tym sweterku Spinko. Z krótkim rękawem, jak już będzie ciepło. Czyli mamy kolejną stylizację. Znowu w kolorkach. To co? Lecimy z kolejną. No i niestety przyszedł ten moment, że pogoda się trochę pogorszyła. Co prawda, nie mamy jeszcze lata. Mamy wiosnę, jest kwiecień, więc kwiecień, plecień, co przeplata. Wiecie, o co mi chodzi. Spadła troszkę temperatura, więc stwierdziłam, że dzisiaj założę sobie sweterek od Ralpha, który już bardzo dobrze znacie. Wybieram się w tej chwili, za moment, na spotkanie z Krysią. Dawno się nie widziałyśmy, więc idziemy na kawkę, trochę pogadać, poplotkować, trochę pogadać o sprawach biznesowych i nie tylko. Więc jest w miarę ciepło, ale jest pochmurnie. Okulary na wszelki wypadek wrzuciłam sobie do torebki i już Wam pokazuję co i jak. Więc dzisiaj mam włosy rozpuszczone, sweterek od Ralpha granatowo-biały, o którym już Wam mówiłam. Założyłam sobie białe spodnie a la jeansowe z Zary i do tego wygodne sneakersy Finko. Zakładam resztę, pokazuję Wam zapach i będzie moja stylizacja na dziś. A mój zapach na dziś to Sycamore od marki Chanel. Podsumowanie mojej dzisiejszej stylizacji. Zarzuciłam sobie nowy płaszczyk, trench od Michaela Korsa, który przywiozłam z Włoch. Też właśnie w tych granatowych barwach. Duża torba furla. I słuchajcie, jestem gotowa. Tak się dzisiaj prezentuję. Jadę na spotkanie, kawkę, śniadanko z Krysią. No i zapraszam na kolejną stylizację. Nie ma dziś upału, ale jest za to przepiękne słońce, więc stwierdziłam, że nie będę się ubierać jakoś, nie wiem, za ciemno, za letnio, tylko założyłam sobie koszulkę, którą mam z Mango. Nie wiem, czy one są jeszcze dostępne. Były kilka tygodni temu,
właśnie w takiej wersji i wersji z czarnymi paseczkami, z czarnym wykończeniem, ale ja jednak stwierdziłam, że no tak wiosennie to chyba bardziej i lepiej będzie to wyglądało właśnie w takich brązach z guziczkami takimi delikatnie złotymi. Bardzo, bardzo fajna i wygodna koszulka, taka dzianinowa, może nie do końca dzianinowa, to takie trochę połączenie sweterka z koszulką. No, na pewno będziecie wiedzieć, o co mi chodzi. Włosy dzisiaj sobie związałam na dole. Do tego mam białe spodnie, te same, które miałam wczoraj z Zary. Założyłam tylko mokasyny, właśnie takie brązowo-beżowo-rudawe. Już nie pamiętam, gdzie je kupowałam, ale na pewno nie kosztowały dużo, były tanie i są niesamowicie wygodne. Teraz pokażę Wam zapach i resztę mojej stylizacji. A dzisiaj pachnę Oribe, tym przepięknym takim nieco arabskim zapachem. Uwielbiam ten zapach, bo nie jest zbyt mocny, ale taki otulający i przyjemny. Założyłam oczywiście moje okularki Prada w takim brązowym odcieniu. Do tego płaszczyk, trench, holistic, ten miodowy, który mam już od kilku sezonów i uwielbiam. W ogóle we Włoszech mi się sprawdził idealnie. Torebka tote bag od Elisabetta Franchi. I tak się, słuchajcie, dzisiaj prezentuję. Jadę teraz do drukarni, bo muszę odebrać tam kilka dokumentów, plus nowe wizytówki i tak dalej, więc takie, no wiadomo, sprawy organizacyjne, firmowe i nie tylko, ale za to będzie mi wygodnie. O, ciepło, nie za gorąco, nie za zimno, okulary są, ale dzisiaj mamy przepiękną pogodę i taką, słuchajcie, temperaturę, jak ja lubię, bo ma dojść do 20 stopni, więc nie będzie za gorąco, ale też za zimno. O, dobra, lecimy z następną stylizacją. Chyba zbliżamy się już do końca tego filmu 7 dni, 7 stylizacji. Dzisiaj jest chłodno, ale tak momentami wychodzi słońce. Jadę za moment do dr Pander z bliską osobą, która będzie tam sobie wykonywać zabiegi. Więc już Wam pokazuję, co mam na sobie. Bluzeczkę, tą z takimi, widzicie, kryształkami z Zary, którą pokazywałam Wam w jednym z vlogów z Włoch. Do tego założyłam sobie szare dżinsy z wysokim stanem, również z Zary, i wygodne trampki w podobnym odcieniu co moja bluzka z Mojito. Już Wam pokazuję resztę i lecimy z kolejną, chyba przedostatnią właśnie stylizacją. A pachnę dzisiaj Michael Kors i Sexy Amber. She knows I'm feeling Dua Lipa extra. 나는 또 왜 언제나 Dua Lipa extra. Yeah, Dua Lipa extra. Tell me what you need right now. I just want that Dua Lipa extra. Dua Lipa extra. Założyłam sobie moje okularki Just Cavalli. W ogóle wczoraj chyba świat obeszła notycja, jak to mówimy, wiadomość, że zmarł Roberto Cavalli, który chorował już od wielu lat, zostawił 6 dzieci, no ale już ten wiek, ponad 80 lat. Szkoda, bo był niesamowitym projektantem i robił przepiękne rzeczy, szczególnie suknie wieczorowe, suknie takie wyjściowe, obłędne, po prostu obłędne. Na pewno kojarzycie jego projekty u niektórych gwiazd. No cóż, trzeba pożegnać Roberto Cavalli, ale tak właśnie mi się skojarzyło z Just Cavalli, z moimi okularami. Założyłam sobie trench, płaszczyk od Michaela Korsa. Do tego tote bag Michaela Korsa, która mi też kolorystycznie tutaj, jak widzicie, pasuje. I tak prezentuje się moja stylizacja na dzisiaj.
I widzimy się w ostatniej już stylizacji. Na zakończenie tego tygodnia ze stylizacjami mam dzisiaj taką nieco bardziej wyjściową stylizację Wam do pokazania, bo za chwilę wybieram się na wernisaż. I postanowiłam, że ubiorę się trochę inaczej. Co prawda właśnie wyszło słońce, a od rana była taka ciemnica, że to się w głowie nie mieści. Więc stwierdziłam, że ubiorę się bardziej na czarno. Teraz nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale już tak zostaje. Mam na sobie taki sweterek golfik z Zary, który kupiłam kilka lat temu. On jest, widzicie, tiulowy i ma takie fajne tutaj wykończenie. I jest też dosyć krótki, dlatego założyłam sobie szare spodnie z wysokim stanem. Pod tym sweterkiem mam czarną, basicową bluzeczkę z Intimissimi. O! I botki Noa, te kowbojskie, z takimi właśnie też srebrnymi elementami. O! Tak się prezentuje. Pokazuję Wam też zapach na dziś. A będzie to czarna orchidea, czyli Black Orchid od Toma Forda. Just searching for someone when you need me right now. It's now or never, babe. I just wanted you to see it's natural desire. Cause you need me right now, now, now. Choć nie były planowane, to stwierdziłam, że jednak wezmę czarne moje okulary Gucci, bo fajnie mi tutaj też pasują do tej całej stylizacji. Zarzuciłam sobie kurtkę, którą przywiozłam z Włoch. Też już Wam ją pokazywałam. O! Tak się ona prezentuje. I biorę małą torebkę Michael Kors. Cała moja dzisiejsza stylizacja. A w sumie to moja stylizacja wyjściowa na wernisaż. Także tym akcentem już się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dajcie znać, czy podobają Wam się również takie wstawki i akcenty, które pojawiły się w tym filmie, czyli coś innego. Czy mam tak dalej robić i pokazywać Wam te 7 dni, 7 stylizacji? Czy chcecie, czy wolicie wrócić do tego formatu, który był wcześniej? Dobra, kończę, lecę, dziękuję i widzimy się oczywiście w następnej publikacji. You.